Kiedy tak wczoraj przyszedłem po pracy do domu, to jest taki moment, kiedy nic się nie chce. Wiesz, że musisz, ale nie chce ci się. Wiesz, że musisz się umyć na przykład i nie chce ci się. Siadasz i mówisz żonie, wiesz, muszę trochę odparować. Ale wczorajszy podcinają nam dom. Ale wczorajszy wieczór bardzo do mnie przemówił. To takie ciekawe, że przyszedłem do domu i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przychodzimy i bierzemy prysznic, prawda? Odkręcamy ten kran, lecą na nas krople wody, omyjemy się, jakiś tam płyn do mycia i tak dalej. Ale wiecie, kiedy przychodzisz po jakiejś takiej pracy, która jest dość wymagająca, to ja z mojego doświadczenia wiem, że to, co mi pomaga, to położyć się w wannie. Nasypać soli jakiejś do kąpieli, takiej relaksującej, do zapachowej. Mam akurat miętowo-cytrynową. I położyć się w tej gorącej wodzie, troszeczkę poleżeć. Jak dobrze zamontujecie wannę i pod spodem wannę opianujecie ładnie lub zamontujecie w takim stelażu steropianowym, to ta woda jest gorąca długo, u mnie nawet 1,5 godziny. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo związane z tym, o czym dzisiaj będę głosił. I kiedy tak leżałem sobie w tej wannie, wdzięczny Bogu za to, że ją mam, że kiedy robiliśmy remont mieszkania, nie skończyliśmy na prysznicu, ale obok zamontowaliśmy wannę. Zdałem sobie sprawę z tego, że jest ogromna różnica między tym, jak coś na mnie kapie, spływa po mnie i koniec, od tego, kiedy położę i to mnie całe otacza. Całe. Możesz nawet zatkać nos i się położyć w tej wannie pod powierzchnią. Nikt z nas nie pływał nigdy pod prysznicem, prawda? A ja jako dziecko pływałem w wannie. I kiedy czytamy w Bożym Słowie na temat chrztu, czy to Janowego, czy chrztu, który pojawił się w dniu 50 i pojawia się do dnia dzisiejszego, my musimy zdać sobie sprawę, że to jest zanurzenie, a nie prysznic. Zanurzenie, a nie prysznic. I kiedy tak sobie leżałem w tej wannie, pomyślałem, jakie to jest strasznie smutne, że w naszych ewangelikalnych społecznościach, wspólnotach ludzie mogą się poróżnić, podzielić, obrazić na siebie, a wręcz nawet znienawidzić z tego powodu. I na przykład jakaś umiarkowane, powiedzmy, czy jakieś takie, nie wiem, tradycyjne skrzydło ewangeliczne powie: przyjąłem Ducha Świętego wtedy, kiedy oddałem życie Jezusowi i nic więcej przyjmować nie muszę. Ale zielonoświątkowiec przyjdzie i powie: przeżyłem chrzest z Duchem Świętym i Duch Święty mnie napełnił i aleluja. I tak w tym trwam. Ale charyzmatyk przyjdzie i powie: przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Wtedy dostałem pieczęć Ducha, a potem mnie ochrzcił Duchem. I teraz każdego dnia przeżywam napełnienie Duchem Świętym, aby funkcjonować. Zanurzam się w Nim. Nie chodzę jak pod prysznicem. I takie trzy stwierdzenia potrafią podzielić ewangeliczne chrześcijaństwo w taki sposób, że nie mogą razem się modlić, nie mogą razem uwielbiać Boga, nie mają z sobą nic wręcz wspólnego. Znacie to? A już nie mówię o funkcjonowaniu darów. No bo jeśli uważam, że prysznic jest okej, wiecie, kiedy mój kot trafi na plamę wody w kuchni, jak myję,
naczynia to zawsze na chlapie, na podłogę. To kiedy on tą wodę dotknie, to robi takie coś. I często tak bywa, że kiedy mówimy o Duchu Świętym, o zanurzeniu w Nim, to część z nas ma taki ruch jak kot, kiedy nastąpi na wodę. Przepraszam za teatralność, ale chcę wam to w jakiś sposób uzmysłowić. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Jarek, że przez jakiś czas, bo tak wywnioskowałem, nieposłuszny byłem temu, co Bóg do mnie mówił i zostawiałem w miejscu z jakichś powodów. To nie było nieposłuszeństwo, bo jest zbuntowany, ale miał jakiś lęk, obawy i tak dalej. Ale Biblia mówi, że kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, będą nam towarzyszyły znaki. I dzisiaj chcę mówić o znaku, który buduje naszego ducha. I nie jest to możliwe, kiedy będziesz pod prysznicem. Ale tylko wtedy, kiedy będziesz zanurzony. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17 werset mówi: tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W imieniu moim będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami. I znowu spór na łonie ewangelicznego chrześcijaństwa. Czy te dary są, czy ich nie ma? Czy już się skończyły? A część uważa, że to były tylko wtedy, kiedy ludzie nie znali języków i jakby Bóg pokazywał jedność poprzez odwrócenie wieży Babel. I teraz, kiedy potrzeba, to ludzie mają język, jakim mogą przekazywać Ewangelię. I dają przykład wtedy, kiedy w dzień 50. ci, którzy byli zebrani w górnej izbie, wyszli i mówili każdy w jakimś języku, 15 zrozumiałych językach, więc dary języków to są języki, które są zrozumiałe dla innych. Tak było. Oczywiście. Wielu twierdzi, że języki ustały i nie są potrzebne. Nie ma tłumaczenia, nie budują kościoła. I po co? I potrafimy się pokłócić o to? Potrafimy opuścić zbór z tego powodu? Ale spójrzmy na jeden fragment Nowego Testamentu. 13 rozdział pierwszej księgi do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. 8 rozdział, 8 werset do 10. 13 z pierwszej Koryntian. Miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa te się wypełnią. Języki te ustaną. Wiedza jej świeżość przeminie. Ja czytam z Nowego Przymierza i przyzwyczajcie się, że będę z tego przymierza najwięcej korzystał. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Co widzimy w tym fragmencie? Czy w tym fragmencie widzimy, że te obdarowania, te rzeczy, które są tak ważne, jak na przykład proroctwo, słowo wiedzy, poznanie, zostaje zakończone gdzieś tam w erze zakończenia ostatniej księgi Nowego Testamentu? Nie. My czytamy dokładnie. Apostoł Paweł mówi dokładnie. Gdy nastanie czas doskonałości. Kiedy nastanie czas doskonałości? Odpowiedz na to pytanie. Dzisiaj żyjemy w czasie doskonałości? Nie. A, no i już mamy dylemat. Zatem możemy między bajki powoli wpisywać to, że te rzeczy się skończyły, ustały. Religia tak chce. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ludzie funkcjonują w tym, co Biblia mówi, że jest im przeznaczone, religia traci swoją pozycję. Traci możliwość funkcjonowania i trzymania ludzi w zamknięciu. Bo czym jest religia? Religia jest zaprzeczeniem wolności.
I apostoł Paweł mówi, macie wolność, ale nie traktujcie wolności po to, aby grzeszyć. Ale traktujcie wolność po to, aby zbliżać się do Boga, aby budować siebie i aby budować Kościół. Zatem miłość nigdy nie ustaje. Nawet jeśli przyjdzie czas doskonałości, ta miłość będzie. I chwała Bogu za to. Więc uczmy się kochać. Ja nie będę oryginalny, ale powtórzę. Kochajmy ludzi, bo szybko odchodzą. Kochajmy swoje dzieci, bo bardzo szybko dorastają i znikają z naszego życia. Kochajmy się, tak? Proroctwa, one się wypełnią i nie będą już potrzebne, kiedy nastanie czas doskonałości, bo wszystko będzie jasne. Nasza wiedza, ta świeżość wiedzy, jaką teraz mamy, niemal codziennie możemy coś poznawać. Naukowcy coś poznają. Wystarczy przejrzeć, za co dostano Nagrodę Nobla w tym roku z różnych dziedzin nauki. To zobaczymy, że nasza wiedza jest coraz bardziej szeroka. Biblia mówi o tym. Poznanie wzrośnie, wiedza wzrośnie, ale co się stanie? Miłość oziębnie. I dlatego wielu ludzi straci chęć poznawania Boga. Języki ustaną, bo nie będą potrzebne, kiedy pojawi się doskonałość. Dlaczego? Kiedybyśmy wrócili do początku Biblii i doszli do momentu wieży Babel, tam jest, Bóg mówi, że człowiek jest tak doskonały, tak doskonale stworzony, że kiedy ma jeden język i potrafi się z sobą dogadać, nie ma rzeczy niemożliwych dla ludzi. Tak Bóg stworzył doskonale rodzaj ludzki. To zostało zamieszane, rozdzielone, żeby ludzie nie uzurpowali sobie prawa do Bożego Królestwa i do panowania. Ale kiedy nastanie doskonałość, jak myślicie, że będziemy w niebie mówić między sobą po czesku, polsku, rosyjsku, niemiecku, a może po angielsku, albo esperanto? Nie, nie, po hiszpańsku, bo śpiewniejszy. Jak będziemy w niebie mówić? Duchowo. Duchowym językiem. Więc nie będzie potrzeby żadnych języków, ani naszych ludzkich zrozumiałych, ani tych angielskich, które dzisiaj często używamy, apostoł Paweł o nich mówi, tak? Ale to dopiero wtedy, kiedy nastanie doskonałość. Bo gdyby Pan Bóg nam to zabrał w momencie śmierci apostoła Jana, jestem pewnym 100%, że Kościoła by dzisiaj nie było. Mam pytanie. Po czym apostołowie i ówcześni im na początku Kościoła poznawali, że ludzie są ochrzczeni Duchem Świętym? Przyjechał apostoł Paweł. Jak masz na imię? Poznaje Mirka? Nie wiem, o co chodzi. Poznaje Mirka? I Mirek zaczyna do niego mówić po turecku? Okej, ochrzczony Duchem Świętym. Ale apostoł Paweł tureckiego nie znał i co wtedy? Jak poznawano, że ludzie zostali ochrzczeni Duchem Świętym? Przeczytajmy. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 44-48. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami. I co robili? Tymi językami co robili? Wywyższali Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, trochę wcześniej. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet prysznica nie wzięliśmy. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc: w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Dla apostoła Pawła było ważne, w jakim chrzcie byli zanurzeni. Czy byli w ogóle zanurzeni w coś, ale to jacyś uczniowie to byli. Mówili o Jezusie. Odpowiedzieli mu: w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił: Jan zanurzał w chrzcie upamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, a kiedy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty, mówili też językami. I co robili? Prorokowali. Zatem rozeznanie, czy ktoś został ochrzczony Duchem Świętym, działo się poprzez to, że ci ludzie używali komunikacji z Bogiem, zupełnie innej niż ta kontrolowana przez umysł człowieka. Bo nie da się daru języków kontrolować naszymi myślami. To jest zły pomysł, aby myśleć, że nagle tam gdzieś w Jerozolimie, kiedy zstąpił Duch Święty i ktoś tam na jakiejś społeczności został ochrzczony Duchem Świętym, zaczął mówić po chińsku. Ja wiem, w 100%, że dar języków, żywych języków istniał. Być może dzisiaj w niewielkim stopniu gdzieś się przejawia. Chociaż słyszałem świadectwo jednego z braci, który nagle znalazł się w Kongo bodajże i został ten autobus, którym jechali, zatrzymany i wyprowadzono ich na ulicę. I to ta grupa, która zatrzymała ten autobus z karabinami, była znana jako najbardziej krwiożerczy kanibale tamtych stron. I ten człowiek nie znał ich języka. Ale nagle Duch Święty go napełnił i zaczął mówić. I oni zrozumieli, co mówił. I czarownik, który był z tymi ludźmi, z tymi ludożercami, powiedział: tych zabierzcie, tego zostawcie, bo jego Bóg jest większy niż mój. Wiem, że by zwiastować Ewangelię innym narodom, potrzebny jest język, który rozumieją. Ale Bóg też dał nam możliwość uczenia się języków. I dlatego dzisiaj ten dar głoszenia, ja nie muszę znać angielskiego, żeby głosić do anglojęzycznych, bo jest tłumacz. Ktoś przyjeżdża do Polski i mówi po hiszpańsku, nie musi znać polskiego, żeby mówić do Polaków, bo będzie miał tłumacza. I o tym apostoł Paweł mówi. Jeśli przyjdziesz z Hiszpanii i będziesz mi tu w Jerozolimie po hiszpańsku gadał, to lepiej nie gadaj, bo to nie buduje ludzi, jeśli nie ma tłumacza. Ale jak myślicie, czy nasz dobry Bóg dałby nam ten dar po to, żeby go zabierać i po to, żebyśmy dzisiaj mieli konsternację? Nie sądzę. W Ewangelii Łukasza, może jeszcze wcześniej, kochani, w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, pierwsze 4 wersety, przeczytajmy. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi językiem nieznanym, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają
tajemnicą. Oczywiście, dla ludzi dookoła. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. I mam pytanie. Czy naprawdę apostoł Paweł neguje dar języków i budowanie siebie? Bo taka narracja się pojawia w ewangelicznym chrześcijaństwie. To jest bardzo ciekawe, że ja to zauważyłem. Ja może jak będę głosił na ten temat kiedyś. Jest takie proroctwo, które mówi, że do jednego przyłączy się tam 7 kobiet czy 10 i każda będzie mówić, ja się przyłączam do ciebie, ale ja mam swój płaszcz, ja mam swoje wnuki, ja mam swoje jedzenie, tylko żebym być pod twoim nazwiskiem. Dzisiaj Kościół tak właśnie wygląda, że przychodzimy i mówimy, dobra, my tu będziemy, ale ja mam swoją sprawiedliwość, swoje nauczanie, swoje poznanie, ja mam swoje. Do czego to doprowadza? Do rozbicia, do podziału, do braku możliwości funkcjonowania w takiej tożsamości, w jakiej Bóg powołuje zbór. Ja jestem zielonoświątkowcem, więc nigdy nie będę ewangelikiem. Nawet nie baptystą. Ja szanuję. Ja rozumiem. I nigdy nie powiem, jestem na lepszym poziomie duchowym czy lepszym poznaniu, bo jestem zielonoświątkowcem. Absolutnie nie. Ale wiem, kiedy i jak Bóg mnie dotknął i w którą stronę prowadzi. I o co w tym wszystkim chodziło w moim życiu. I wiem, że idąc tutaj rano, dzisiaj przez ten piękny nasz most, który łączy tamtą stronę Bobrówki z tą stroną Bobrówki, mogłem modlić się na językach, a nie klepać bez przerwy tych samych zdań, lepiej czy gorzej ułożonych. Bóg wie, czego potrzebuje. Ale ja potrzebuję, żeby przyjść to miejsce i być zbudowany wewnątrz. Kochani, zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów. Czy tylko proroctwa? Czy tylko uzdrawiania? Czy tylko jakichś tam innych takich spektakularnych? Nie. Dlaczego jest napisane... Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Będą mówić innymi językami. I będą mieć dar uzdrawiania. I będą mieć moc nad demonami. Prawda? I nawet kiedy zostaną w jakiś sposób trującym czymś poczęstowani, czy wąż się pojawi, to im nie zaszkodzi. Ciekawe, że w tych znakach tam akurat nie było mowy o proroctwie. Dlaczego taka gra słów? Dlaczego Pan Jezus tak powiedział? Czy naprawdę apostoł Paweł neguje modlitwę językami? W tym fragmencie, w tych 4 wersetach, 2 razy apostoł Paweł mówi o tym, że języki są potrzebne i o co w nich chodzi. Zwracamy się nie do ludzi, lecz do Boga. Budujemy nie Kościół, ale siebie. Po to, żeby zbudować Kościół. Więc jeśli przykład ktoś daje, bo w niektórych społecznościach daje się przykład paplaniny różnej maści, wybuchów i takich fajerwerków w koryńskim kościele, jako przykład negatywny i Paweł dlatego powiedział, dość z tym, koniec, to ustało, nie ma szans. Apostoł Paweł Koryntianom zwraca uwagę, że jest błędem, że zatrzymali się tylko na tym, że powinni iść dalej, że powinni rozwijać się dalej. Mi się wydaje, albo może inaczej, jestem pewien w 100%, że apostoł Paweł wręcz zachęca o zabieganie o dary. A to, że podkreśla dar proroctwa, znaczy, że zwraca uwagę na budowanie Kościoła jako nasze zadanie. Ale jestem w 100% pewien, że nikt, kto nie jest sam zbudowany, niczego nie zbuduje. Jeśli będę religijnym, letnim chrześcijaninem, to takich będę tworzył. Jeśli będę zamknięty na Bożego Ducha, to
takich ludzi będę produkował wokół siebie. Ja rozumiem. Ja jestem absolutnie smutny z tego powodu, że na tej bazie powstało wiele zamieszania, wiele nawet zwiedzeń, wiele nadużyć czy nadinterpretacji. Że wielu ludzi wykorzystało ten temat, aby do kościoła wprowadzić rzeczy, które są niewłaściwe. Mamy dyskusje na temat ducha kundalini i różne innych rzeczy, które wynikają z praktyk wschodu. Jestem smutny z tego powodu, że diabeł w taki sposób podszedł kościół i wprowadził rzeczy, które są fatalne. Ale to nie oznacza, że Bożym zamierzeniem nie było to, byś był zbudowany. Byś miał z nim komunikację, której nie kontrolujesz. Wiecie, współczesna nauka dąży do skonstruowania humanoidalnych maszyn, które będą miały świadomość, taką psychikę jak człowiek i mogły samodzielnie funkcjonować. A część ludzi, która jest przeciwnikami tego, mówi, kiedy one się wymkną spod kontroli, to zniszczą naszą cywilizację. Jest taka walka, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Bo to jest naturalne dla człowieka, że chcemy mieć pod kontrolą. Popatrzcie, Jezus pokazał w sposób nieprawdopodobny. Kiedy była burza, fale były bardzo wysokie. On sobie spał. A uczniowie, którzy byli wokół Niego, chcieli mieć to pod kontrolą. I w pewnym momencie wiedzieli, że już nic nie są w stanie zrobić, bo nie są w stanie skontrolować tej fali. I szarpią Jezusem i mówią, Jezu, Ty śpisz, a tu się wszystko wokół nas gotuje, Jezu. A Jezus wstał, o co mu chodzi? Powiedział, cisza. I była cisza. I zganił ich za małowierność. Mamy tendencję do trzymania wszystkiego tak bardzo pod kontrolą, że nie pozwalamy, by Duch Święty nas używał. Nie pozwalamy sobie na to, by nasze nabożeństwa były nabożeństwami w wolności. Już samo to, zaczynamy o 10, kończymy o 12, bo jak przedłużysz, to już będzie źle. Każdy patrzy na zegarek, odwraca się, ziewa. A jak już jest uwielbienie dłużej niż 45 minut, to już tylko nieliczni w nim biorą udział. Tak lubimy mieć wszystko pod kontrolą. 35 minut uwielbienia, on będzie gadał godzinę, dobra, zdążę na obiad. Dziękuję, że jeszcze pozwolicie mi godzinę gadać. Ale w niektórych kościołach to się już skróciło, bo jest czas telewizyjny, bo to wszystko musi być pod kontrolą. Ale czemu nie możemy się zacząć modlić za 10:10 na przykład i uwielbiać Boga? Przepraszam za słowo, chrzanić te wszystkie instrumenty. Dlaczego nie możemy tego zrobić? Dlaczego musimy to mieć pod kontrolą? Dlaczego skupiamy uwagę na wszystkim, na małej Justynce, która tańczy tutaj na uwielbieniu, a nie zwracamy uwagę na tego, który jest istotą tego, że się tu zgromadzamy? Dlaczego nie pozwalamy, aby Duch Święty wypełnił nasze serca, napełnił nasze usta, żebyśmy mogli się odezwać do Niego w duchu? Widzicie, jak jest kontrola, to jest płacz potem. No. Skąd mamy wziąć te wszystkie dary, te wszystkie narzędzia do budowania? W Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale, 13 wersecie, Pan Jezus wyjaśnia. Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nikt nie może cię ochrzcić Duchem Świętym. Nikt nie może ci dać Ducha Świętego oprócz Jezusa Chrystusa. Ktoś powie, ale apostoł Paweł nakładał ręce i Duch Święty został udzielany.
Wiecie, kiedy apostoł Paweł też nakładał ręce na Tymoteusza i udzielił mu jakiego daru? Kto wie, jakiego daru udzielono Tymoteuszowi poprzez prorocze orzeczenie i nałożenie rąk? Jakiego daru? Kto wie? Jakiego? Tymoteuszowi. Jakiego daru? Rozpal na nowo ten dar, który został ci udzielony. Nałożyli ręce i co? Orzekli, ty będziesz pasterzem wspólnoty w Efezie. I kiedy Tymoteusz rozpalił ten żar na nowo, bo był bardzo załatwiony, on był tak zniszczony, że już nie chciał w ogóle tego prowadzić. Apostoł Paweł nakazywał, szanujcie go mimo młodego wieku, a ty się nie bój tych starszych, grom, karć, łomotaj, wyrzuć jak trzeba. Ale Tymoteusz był wypalony. I wtedy, kiedy pozwolił sobie na nowo, aby Duch Święty go wypełnił i rozpalił się w nim ten ogień, Tymoteusz z pasterza, z pastorka małego zboru w Efezie, to był mały zbór wtedy, 1000 osób, stał się biskupem dla całego obszaru. 3000 społeczności mniej więcej było pod panowanie tego biskupstwa na terenie Turcji. Wyobraźcie sobie, poznałem kiedyś pastora Korea Ermana. On osobiście opowiadał mi o tym, że są miejsca, gdzie kościół w Turcji się spotykał. To jest około 3000 miejsc, które zostały zamknięte, zabetonowane i islam przejął całą ten teren. Biskupem tego terenu natomiast był Tymoteusz. Więc nikt nie może ci dać Ducha Świętego, tylko Jezus. Tak naprawdę do Ojca zwracamy się, dzięki Jezusowi. Więc jeśli dzisiaj myślisz, że nikt na ciebie nie nałożył rąk i nie zacząłeś mówić językami i nie zacząłeś mieć Ducha Świętego, to musisz troszeczkę zmienić swoje myślenie. Bo Pan Jezus jasno i wyraźnie powiedział, jeśli prosisz Ojca, On ci da. Ja bardzo chętnie będę się modlił z każdym z was, żeby Duch Święty was wypełnił. Ale nie możesz myśleć, że cokolwiek się stanie dzięki mi. Dzięki mnie. Nie. Duch Święty przychodzi od Ojca. Ktoś powie, Duch Święty został wylany na wszelkie stworzenie i jestem... I tutaj jest znowu błąd. Bo jeśli coś zostaje wylane na wszelkie stworzenie, to spadł prysznic. I wielu już jest suchych. Jak myślicie? Wiecie, ja mam bardzo dobrą cyrkulację powietrza w łazience. I powiem wam, zdradzę wam pewną tajemnicę. W zasadzie, jeśli używam dość ciepłej wody do mycia, to zanim wyjdę z mojej kabiny i stanę na ręczniku przed, zaczynam być suchy. Ale kiedy wychodzę z wanny i posiedzę w niej pół godziny, to muszę się wytrzeć. Taka ciekawostka. Potrzebujesz być wypełniony, zanurzony. Tak jak potrzebowałeś być zanurzony w chrzcie wodnym, bo Duch Święty cię tak prowadził, aby potwierdzić to, że oddałeś swoje życie Jezusowi. To dlaczego nie pozostałeś pod tym chrzcie tą łyżeczką, czy tam tymś na czubek głowy? Dlaczego nie praktykujemy chrztu pod prysznicem? Gościa pod prysznic, pyk, zamknęli i gotowe. Dlaczego mówimy o zanurzeniu? Dlaczego ten symbol jest zanurzeniem? Greckie słowo baptyzio, jak wiecie, ale ono ma też odniesienie do zanurzenia, by wyprać coś, wyczyścić. I teraz, kiedy jesteś ochrzczony, zanurzony w Duchu Świętym, następuje taki sam proces, codzienny proces oczyszczania, budowania. Bo czym jest oczyszczenie? Budowaniem ciebie, stwarzaniem większych możliwości, abyś mógł coś osiągać. Patrzę na Magdę i Sławka i ja ich poznałem na siłowni. Pierwszy raz chyba. Nie, Sławku, z ciebie byśmy rozmawiali. Potem byliście tu albo odwrotnie, już nie pamiętam. Ale coś wam chcę powiedzieć, że żeby móc efektywnie ćwiczyć, potrzebujesz być w tym zanurzony, ćwiczyć. Im więcej
ćwiczysz, rozwijasz, tym więcej masz możliwości. Kiedy to przestaniesz robić. Ja przez ostatni miesiąc przez jakąś tam kontuzję i brak czasu nie poszedłem ani razu poćwiczyć. Nie miałem jak, po prostu. Tyle zajęć, tyle wszystkiego. I poczułem w swoim ciele. Po pierwsze, kilogram więcej. A po drugie, kondycja. Mniej mogę zrobić. Więc co muszę zrobić? Ja? Muszę wrócić z powrotem i być w tym zanurzony w pewnym sensie. Czyli o jakie zanurzenie chodzi w tym? Jestem w tym systematyczny, korzystam z tego, wiem, że muszę poćwiczyć to, muszę poćwiczyć tamto. Wiesz, jeśli przyjdziesz i będziesz ćwiczył nogę, nigdy nie urosną ci bary ani biceps. Jeśli będziesz patrzył na to, wiecie, ja mam taką rzecz, będziemy wstawiać okno teraz tam, gdzie mamy drzwi, na klatce schodowej będziemy wstawiać takie przeszklone, żebym widział tę siłownię. Ale chcę wam powiedzieć, że nic od tego patrzenia w moim ciele się nie zmienia, nie w mojej kondycji. Ja patrzę, kiedy Magda robi ćwiczenia o 20, ci tam ganiają, pot się leje z każdej strony, a ja patrzę, a moja kondycja nie wzrasta. Nie możesz być takim właśnie obserwatorem w kościele. Bo nic w swojej duchowej kondycji się nie zmieni. Wręcz przeciwnie, będziesz się starzał, więdł. I wiesz, czym będziesz? Starym, zmurszałym, dwuletnim ziemiokiem z piwnicy. Którego nikt nie będzie chciał zjeść. A jak powąchasz, to będzie cuchnął starym kościelnictwem. Ja nie chcę takiego kościoła. Bóg mnie nie powołał po to, żebym był w kościele, który umiera. Albo poddaje się różnym religijnym trendom. Ale też nie powołał mnie Bóg do kościoła, który się poddaje trendom nadduchowym. Bo to jest złe. Skoro więc wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, bo już bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I kolejny zarzut. A czy na pewno to będzie Duch Święty? Jak ja się poproszę, albo zacznę się modlić językami, czy to będą języki od Boga, czy od diabła? Przecież ja takie rozmowy muszę czasem przeprowadzać, to aż mnie boli wszystko. No to wyobraźcie sobie, że żeby pomyśleć, że kiedy ja przychodzę do mojego Boga i proszę, żeby mi coś dał, to diabeł podsłuchuje na drugiej linii i przychodzi i przynosi mi coś innego. Jeśli tak wierzysz, to chcę ci powiedzieć, nie wierzysz we wszechmogącego Boga. Tylko wierzysz w łajzę, który daje sobie diabłu zabierać, co chce. Właśnie za mocne słowa. Ale ja wierzę w Boga, który słyszy moje modlitwy, czy je powiem na głos, czy je powiem po cichu. Wy się myślicie, że co? Że diabeł nie rozumie naszych modlitw? On nie kontroluje często twoich myśli? Dokładnie tak, to on do twoich myśli wkłada swoje dziadostwo. Ale Bóg jest tym, który wysłuchuje twoje modlitwy. I nawet jeśli, tak jak w przypadku Daniela, przez całe długie dni była zatrzymywana odpowiedź, to Bóg jednak odpowiedział. I tam jest napisane dokładnie, w którym momencie Bóg odpowiedział. Zanim jeszcze. I już to przyszło. Ale był książę anielski perski, który zatrzymywał tą odpowiedź. Ale ona już wyszła z nieba. W momencie, kiedy ty postanowiłeś, nie kiedy zacząłeś się modlić i podnosić ręce, ale w momencie, kiedy postanowiłeś, przyszła, już wyszła odpowiedź z nieba. Więc ja wierzę w Boga, który oddaje mi to, o co Go proszę. Wierzę również w Boga, który chroni to, co dla mnie daje. Bo cóż by to był za kochający ojciec, który by nie chronił? Wyobraźcie sobie, mój syn mnie prosi, tak? Tato, proszę Cię, przyślij mi wspaniały, kryształowy wazon. Mam nadzieję, że nie poprosi nigdy. I ja mówię, dobrze, synu, wyślę ci. Idę na pocztę, przyklejam znaczek, wrzucam do skrzynki ten wazon. Czy on dojdzie w tym stanie, w jakim go wysyłam? Raczej nie. Ale jeśli ja miałbym go wysyłać mojemu synowi, to zrobię wszystko. Byłem chwalony w mojej pracy za umiejętność pakowania instrumentów muzycznych, bo nigdy nie przyszły uszkodzone. Więc zapakowałbym, kupiłbym folię bąbelkową, kartonik. Styropianem bym to obłożył, jeśli to jest szkło. Kazałbym nakleić, uwaga, szkło, naklejkę i zapłacił 5 zł więcej.
bo chroniłbym to, co wysyłam do mojego syna, o co mnie poprosił. Więc jeśli ja jestem taki zły baran i nic nie umiem, i nawet nie umiałem dobrze moich dzieci wychować i dać im to, czego potrzebują, nie zawsze mi się udało. To jeśli myślę o dobrym Bogu, to ja wiem, że mój dobry Bóg ochroni to, co mi daje. I diabeł nie przyjdzie z podróbką. Wiecie, dlaczego są podróbki w Kościele? Bo ludzie ich chcą. Nie kontrolują i nie znają słowa. Nie badają i nie patrzą, jakie są owoce. Jan Guńka, brat, kochany brat, który jest u Pana, mieszkał tutaj jakieś 200 metrów stąd, kawałek wyżej, na ulicy Przeplińskiego. Kiedy nigdy bym go nie podejrzewał o kazanie na temat modlitwy językami. Kiedy przesłuchałem kiedyś jego kazanie na temat modlitwy językami, on powiedział jedną niesamowitą rzecz. Przytoczył przykład. Było 15 osób, modlili się językami. Modlili się o człowieka, który przyszedł z problemem. I to była burza modlitwy. I kiedy ta modlitwa się skończyła, jeden z tych ludzi mówi: Duch Święty mówi ci, bracie, że zezwala ci palić. Więc brat Jan Guńka mówi: to na pewno nie był Duch Święty. Więc dla niego od razu ta modlitwa w językach nie była z Bożego Ducha. To była jakaś psychopaplanina. Ale mówi, kiedy wchodziłem w miejsca, gdzie ludzie modlili się językami, ja czułem pokój. I udzielało mi się. Modliłem się. Wiedziałem, że w tym jest Bóg. Bo wiecie co jeszcze? Widziałem zmiany w życiu ludzi. Więc jeśli coś bezkrytycznie przyjmujemy, to popadamy w różnego rodzaju zawirowania, nadinterpretacje i rzeczy, które nie są potwierdzone nawet w Biblii. Ale jeśli jesteśmy nastawieni i skupieni na Bogu, nie damy się oszukać. W Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, przeczytamy jeszcze tak. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wówczas zapowiedź Pana. Powiedział on: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dom Korneliusza, bo o nim mowa, stał się precedensem, który obalał religijny stereotyp. Tam chodziło o to, że Duch Święty nie był dostępny dla pogan, że zbawienie nie było dostępne dla pogan. I Piotr musiał przeżyć traumę religijnego przekonania o tym, co i jak to ma wyglądać, kiedy został zmuszony do jedzenia rzeczy, które są nie do przyjęcia dla tamtej religii. Po co, żeby powstał precedens? I kiedy Piotr zobaczył, że dom Korneliusza zaczynał uwielbiać Boga w językach, poszedł do Jerozolimy i powiedział: nie można więcej pogan odtrącać. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, w 1 wersecie mówi tak: choćbym mówił językami ludzi i aniołów. Zobaczcie, rozdziela. To jest raz. A dwa: a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Więc kiedy używamy darów, jakie dał nam Bóg, kiedy modlimy się na językach, kiedy prorokujemy, kiedy nakładamy ręce, by kogoś uzdrowić, kiedy mamy słowo wiedzy lub jakikolwiek inny dar, nawet wtedy, kiedy wypędzamy demony, a nie ma w tym miłości, tylko jakieś tam inne pobudki, to jest nic nie warte. Ale wtedy, kiedy w twoim sercu pozostaje miłość, to po pierwsze, nie będziesz swojego napełnienia używał do konfrontacji z innymi, do wynoszenia się nad innych. Nie będziesz mówił: patrzcie na mnie, jak jestem duchowy.
ale będziesz w swojej wielkiej miłości, jaką masz do Boga i do ludzi, używał tych darów, by być zbudowanym i żeby budować Kościół. Zawsze, w każdej jednej doktrynie można dojść do miejsca, gdzie będzie wypaczona. Z jednego powodu. Z powodu tego, że nie trzymamy się Bożego Ducha, nie trzymamy się Bożych zamierzeń, tylko własnych pomysłów. Wiecie, kiedy czytamy, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane przez Boga, to nie czytamy tam, dlatego nie są wysłuchiwane, bo za krótko się modlisz, dlatego nie są wysłuchiwane, bo na językach się nie modlisz, dlatego nie są wysłuchiwane, bo, nie wiem, za mało ludzi się naraz modli, nie są wysłuchiwane, dlatego że za mocno krzyczysz albo za mało mówisz, za cicho mówisz. Nie są wysłuchiwane z jednego powodu. Wiecie z jakiego? Bo masz złe pobudki. Chcesz to wykorzystać, by zabłysnąć, by sam coś osiągnąć. Dlatego modlitwy nie są wysłuchiwane. Ale kiedy jest miłość, to te złe pobudki nie mają miejsca, bo nie mogą mieć. Więc wtedy możesz oczekiwać, że twoje modlitwy będą wysłuchiwane. Dlaczego? Dlatego, że inspiracją tych modlitw jest miłość, która przychodzi przez działanie Ducha Świętego. Więc kochani, znak, który buduje ciebie, twojego ducha, to jest modlitwa językami. To jest znak, który buduje twojego ducha. Nie możesz być budowniczym dla innych, nie będąc sam zbudowany. Możesz być psychologiem i komuś pomóc w jego problemach. Możesz być znawcą problemów małżeńskich i możesz pogadać z jednym, z drugim, spróbować ich pogodzić. Możesz. Ale jeśli chcesz duchowego zbudowania, musisz być człowiekiem duchowym. Nie ma rady. Nie ma innej możliwości. Musisz być człowiekiem duchowym. Ja rozumiem, że niektórzy z was być może myślą teraz, dokąd on zmierza. Co chce osiągnąć. Może niektórym z was wygodnie w zborze, w którym o językach się nie mówi. Boże, którym może niewiele osób je używa. Ale musimy zwrócić na coś uwagę. Co jest ważniejsze? Liturgia nabożeństw czy Boży Duch? Co jest ważniejsze? Twoja religijność czy prowadzenie przez Bożego Ducha? Co jest ważniejsze? Ja wiem, jeśli Duch Święty zacznie działać, nie będziemy mieli spokoju. Będziemy musieli wiele rzeczy w naszym życiu zmieniać, poprawiać. Jeśli chcemy mówić językami, będziemy musieli dbać o naszą paszczę, żeby nie gadała bzdur, kiedy jesteśmy w zrozumieniu. Nie używała przekleństw, sprośności, nieprzyzwoitości. Nie zwracała się do drugiego człowieka w sposób nieprzystojny, czy zły, pełny nienawiści, czy złości. Żeby nas język nie wyciągał na zewnątrz naszej obrazy. Tak. To wszystko jest z tym związane. Bo jeśli chcemy, aby Duch Święty modlił się przez nasze usta, to On nie będzie się modlił przez splugawione. Zazdrosne. Przez te, które są nieprzystojne. Ale będzie się modlił przez te, które są oczyszczone. Więc zadbajmy o to, by dar, który buduje naszego ducha, był w nas. Zadbajmy o to, aby doświadczenie zanurzenia w Duchu Świętym było dla każdego z nas znane, przeżywane, nie powiem przeżyte, ale przeżywane. Na świat przychodzi ciemność.
I świat będzie coraz bardziej zanurzony w duchu ciemności i nieprawości. Co przeciwko temu postawisz? Co postawisz przeciwko coraz większym naporom pokuszeń, diabelskiego kłamstwa, podsycania sporów, grzechu? Co przeciwstawisz? Swoją siłę charakteru? Swoją kościelność? Co przeciwstawisz naporowi duchowego świata? Swój hart ducha? Bóg pokazał w swoim słowie wielu mocnych i możnych i potężnych ludzi. Możemy zacząć od Mojżesza. Kiedy wystraszył się, stracił ziemię obiecaną. Samson. Najmocniejszy człowiek świata ówczesnego. Może do dzisiaj byłby. Ale diabeł go podszedł. I on nie miał co przeciwstawić diabłu. Wiecie dlaczego? Bo nie miał duchowej relacji z Bogiem. Nie miał. Wiecie, kiedy on zaczął doceniać i po nią sięgnął? Wtedy, kiedy był skazany na śmierć i stanął o te słupy oparte i powiedział: Boże, teraz użyj, daj mi jeszcze raz. Wtedy to runęło wszystko na nich. A Dawid, kiedy poczuł się dobrze, kiedy pomyślał: o, jest super, to diabeł coś zrobił. Użył jego męskich potrzeb czy upodobań, cokolwiek to było za tym. Ale potem Dawid wołał: nie zabieraj mi Twojego Ducha Świętego. Nie zabieraj mi, dlatego że dzięki Niemu mam komunikację z Tobą. Dzięki Niemu jest mój duch jest zbudowany i mogę pisać psalmy, mogę dowodzić narodem. Mogę mieć wizję świątyni. Nie zabieraj, nie odbieraj mi Twojego ducha. Dawid płakał i skomlał na kolanach. Nie odbieraj mi Twojego ducha, bo stracę komunikację z Tobą. A to już będzie moja zguba. Zostawiam was z tym. Nie będę robił puenty żadnej. Pomyślcie o tym. Pomódlcie się o to. Poczytajcie. Jedną rzecz was proszę. Bo ja mogę tutaj dzisiaj zrobić taką rzecz i nawet wam linki podać do różnych nauczań i one będą tak sprzeczne, że będziecie mieć takie zamieszanie, że wiecie, do czego dojdziecie na końcu, to wszystko jest nic nie warte i Boga nie ma. Gwarantuję wam. Ten temat jest tak podzielony i takie są sprzeczności, że jeden będzie mówił to, drugi będzie mówił to. Jeden będzie mówił to, drugi będzie mówił to. Jeden weźmie ten werset, a drugi ten sam werset powie ci tak. Dlatego usiądźcie sami. Jedną rzecz chciałbym, żebyście dzisiaj stąd wynieśli. Pragnienie, by usiąść sami ze swoją własną Biblią. Z czasem oddzielonym dla Pana, wyłączoną komórką, wyłączonym telewizorem, a najlepiej zamkniętą na klucz lodówką. To nie. I żebyście rozważyli ten temat, modląc się. I powiedzieli: Ojcze, potrzebuję Ducha Świętego. Potrzebuję Ducha Świętego. Możesz nawet powiedzieć: Ojcze, zamykam tą lodówkę, będę pościł, bo jeśli jest jakiś zły duch, który mnie trzyma, niech wyjdzie precz w imieniu Jezusa. Nie zrobię wam tu atmosfery. Nie włączymy padów w klawiszach i podniosłem atmosfery, żeby wam mówić, a teraz modlcie się na językach. Nie zrobię tego. Ale o jedną rzecz was proszę. Skosztujcie tego daru. Zbudujcie swoje serce. I stańcie się budowniczymi dla innych. Bo potrzebujemy zbudowania. Jedna rzecz jest tutaj. Wiecie, ja kocham ten zbór za jedną rzecz. Za to, że jesteśmy wszyscy tak paskudnie niedoskonali. Że potrzebujemy naszego Boga. Amen.
Niech Wam Bóg błogosławi.